Dziś chciałbym przykuć Waszą uwagę krótkim przedstawieniem bardzo atrakcyjnej rośliny, jaką jest Limnophila aquatica. Nie wiem, czy mi się to uda, bo do tej pory udało mi się tylko przykuć obrazek do ściany i to na krótko. Co prawda obrazek wisi, ale ściana padła. Limnophila aquatica pochodzi z Indii i Ceylonu, zupełnie jak herbata, ale raczej nie za bardzo nadaje się do parzenia. Limnophila aquatica rośnie sobie w strefie równikowej, więc o jej wymaganiach mówić nie trzeba. Trzeba? No dobra. Strefa równikowa odznacza się najdłuższym dniem i najwyższą temperaturą, więc nasza limnophila potrzebuje 14 godzin światła na dobę i temperatur w zakresie 28-30 stopni Celsjusza. Jako jedna z nielicznych roślin dość dobrze czuje się w drobnym podłożu, drobnym, ale też żyznym. Ziemia, torf, glina mile widziane. Jako też jedna z nielicznych jest rośliną wodną. Jedyne, co można zobaczyć nad taflą wody, to kwiaty, a kwitnie na niebiesko. Roślina ta dorasta do 50 cm wysokości, więc nie proponuję jej uprawy w kuli, a nawet w dużej kuli. Jej pierzaste liście potrafią mieć średnicę nawet do 15 cm. Żeby wyhodować sobie takiego giganta, trzeba jednak zapewnić naszej roślinie odpowiednie warunki do wzrostu. A niestety Limnophila aquatica dość szybko reaguje na błędy akwarysty. Roślina ta musi mieć zapewnione podstawowe warunki, czyli oświetlenie powyżej 0,5 W na litr przez co najmniej 12 godzin na dobę, wysoką temperaturę wody, dużo miejsca do wzrostu, krystalicznie czystą wodę, bez zawiesin, które osadzają się na jej liściach i hamują wzrost, i nie lubi też z tego samego powodu szybkiego nurtu wody i ryb, które ryją w podłożu i unoszą brud w toni wodnej. Co jakiś czas, szczególnie podczas przycinania, warto odcięty czubek rośliny umyć pod bieżącą wodą, bez użycia mydła. Limnophila aquatica, trzymana w warunkach dnia krótkiego, czyli 8-10 godzin na dobę, ma w zwyczaju zmieniać górne liście na nadwodne pełne, czyli niepierzaste. Roślina nie zamiera wtedy, ale staje się mało atrakcyjna. Kiedy łodyga dochodzi do lustra wody, odcinamy ją i sadzimy obok, oddajemy koledze, sprzedajemy albo wywalamy do kosza. To jeden ze sposobów rozmnażania limnofili. Drugi to odcinanie młodych roślin z rozłogów, które dobrze wykształcona roślina potrafi całkiem niespodziewanie wypuścić. Także nie zdziwcie się, jak nowa limnofila zaczyna wyrastać Wam jakieś 30 cm od rośliny matecznej, choć dalibyście sobie rękę uciąć, że jej tam nie sadziliście. Tak ma i już. Z moich obserwacji tej rośliny wynika, że oprócz wysokiej temperatury wody, lubi też wysoką temperaturę ponad taflą wody. Dlatego znacznie lepiej czuje się w akwariach zamkniętych pokrywami niż w akwariach otwartych. Oczywiście nie jest to jakiś wyznacznik i nie znaczy, że w akwarium otwartym nie będzie nam rosnąć. Twardość wody w jej przypadku ma mniejsze znaczenie, szczególnie, że obecne egzemplarze rośliny nie pochodzą już z importu, a zostały wyhodowane w uprawach domowych lub in vitro. Niemniej Limnophila aquatica lubi wodę od miękkiej do średnio twardej. Starzy, doświadczeni akwaryści posiadający co najmniej trójkę dzieci i długi w banku nazywają limnofilę lisim ogonem. Fakt. Kiedy się rozrośnie, cieszy swym widokiem przypominającym kitę rudzielca. Tym bardziej, że roślina osiągając taflę wody zaczyna lekko różowieć, czerwienieć czy jak to tam zwać. Zarówno liście jak i łodyga zmieniają wtedy kolor, ale tylko pod powierzchnią. Jeszcze jedna rzecz. Kupując sadzonkę limnofili trzeba mieć świadomość, że nie zapewniając jej odpowiednich warunków, świeży nabytek może stać się świeżo rozpłyniętym nabytkiem. I wtedy dopiero padają głupie pytania, a dlaczego? Bo i tu należy obejrzeć film od początku, zapisać parametry i zapłakać nad tym, że zamiast kupować trzeba było najpierw poczytać, popytać i pooglądać. Albo kupić sztuczną. I to tyle. Witam w bonusie. Chciałbym z góry przeprosić, czyli sorry from the mountain, że widzicie czarny ekran, ale to wszystko zrobione jest z premedytacją, ponieważ dziś chciałbym się pochwalić. A żeby się pochwalić, muszę dokonać pewnego wprowadzenia. Otóż nie tak dawno zostałem zaproszony do Japonii na sympozjum bardzo znanego akwarysty. Chyba nie muszę mówić, o kogo chodzi. Sympozjum dotyczyło projektowania i budowy akwariów w stylu nature.
Byłem tam jedynym gościem zaproszonym z Polski. Tydzień czasu spędziłem z przemiłymi ludźmi. Japończycy byli bardzo zadowoleni z mojej wizyty. Często poklepywali mnie po plecach i uśmiechali się bardzo radośnie. Wiele się tam nauczyłem, a jak mniemam, i Japończycy wiele się ode mnie nauczyli. Na zakończenie odbyła się impreza integracyjna, w której uczestniczyłem jako ambasador polskiej akwarystyki. Mam nadzieję, że reprezentowałem ją w sposób godny. Niniejszym chciałbym się pochwalić certyfikatem, jaki otrzymałem z rąk samego mistrza tuż przed wylotem z Tokio. Oto i on. Niestety, nie znam japońskiego, więc tłumaczenie znajdziecie na pasku. Pozdrawiam wszystkich i w sposób niezmiernie skromny dziękuję za uwagę.